Siema, jestem Piotr 5715, a to jest Mafia 2. W poprzednim odcinku musieliśmy dokopać ekipie Dereka. No i zdobyć trochę kasy. No i teraz kontynuujemy tą naszą nieudaną akcję. Może teraz nam się uda. Oby. Wiecie co? Najpierw zobaczę, gdzie by tak się wpieprzyć. Tylko mam nadzieję, że szybko wyjmę swój karabin. Od razu klikać czwórka, muszę zapamiętać. Gdzie by tak wpieprzyć się? Może całkowicie w lewo i zabarykadować się ze samochodem. Tylko żeby nie wysadzili go przypadkiem. Bo tak to będzie kiepsko. Dobra, Marian, wysiadaj, wysiadaj, człowieku! Okej, jeden padł. Jeszcze tam trochę jest ich. Dobra, kto to był? Tajemniczy nieznajomy. A jednego zabił. Ja chciałem tylko dla żartu, tak dla beki zabić tylko jego. O, on teraz się wkurza. Tak. Okej. Dobra, to ja mam. Dam pomysł, a zabić ich. Pomysł jak pomysł, tylko że to wiadomo. Rzucę granat, tam i spieprzę. Okej. Dobra, zobaczymy jak się rzuca. Rzucaj, Marian, rzucaj! Okej, a teraz karabinka, pociśniemy ich. Kurde, że on jeszcze żyje, skubany. Jakby to go tak pocisnąć. Tak zajebiście. Dobra, jeszcze raz. No. No właśnie. I wcześniej, w poprzednim odcinku długo zbytu nie gadałam, ponieważ miałam pewną osobę, która mi nie peszyła. Ale teraz mam koktajle, mułotowo. Ale się tu świeci. Kupany grubas tyle tego miał. O, Vito. Drzwi się zamyka, to nie Afryka. Co ty w autobusie mieszkasz? No, zajebiście. Ogólnie to zależy od tego, ile ja mam kasy, to ile dostanę. Zawsze jest tak, żebym dostał około prawie 2. What about the cops? Yeah, they might be a problem, but anyone who saw us where we did it in self-defense, you were never here. All right. Zajebiście. Good luck then. Jesus, Mary and Joseph. Dobra, ale oni mają roboty chyba.
Dobra, grunt, że im pomogłem. Tylko, że zajebiście, jestem poszukiwany w poszukiwanym aucie. To ja przygotuję już pistolet sobie. No. Radio wyłączyć to podstawa. Okej. Bronisław. Ty, mam pomysł. Dobra, nie widzicie mnie. Jak włączyć to radio? Człowieku. No. Zajebiście, zajebiście. Ty, wiecie co? Postrzelam sobie z tego. Okej. Kurde, samochód chciałem rozwalić. No. Jest moc, jest impreza. A nie, to w drugą stronę jest. Shoot his ass. O, jeszcze od cholery kasy. Run? O, mam pomysła. And... I jump. Leci! Okej, okay, w poprzednim się zbiciu nie odzywałam, no to w tym trochę rozpierdol. E, policja! Ja tutaj jestem! Trochę rozpierdol się przyda. Podwieźcie, panie władzo. Spieprzaj, spieprzaj, człowieku. Aj, kurde. Aj, aj, aj. Ja pierdzie. Dobra, to jeszcze raz najwyżej. Skopa. What about the cops? Yeah, they might be a problem. But anyone who's... No człowieku, ile ty na serce przyjmujesz kul? Co ty, jak ty w tym filmie 12 kul?
Looks like I just found Derek's retirement funds. Dobra, jeszcze raz się z pistoletem. What about the cops? Co, już kończysz pracę? Nie ma opierdalania się. No i spudowałem za drugim razem. Za pierwszym razem, zajebiście. Dobra, najpierw radio włączę. Człowieku, wysiadaj. No dobra, podpieprzaj. Zajebiście. No, o to mi chodziło. Dobra, kradnij, kradnij, co możesz. No i zapomniałem włączyć tej debilnej muzyki. Dobra, mam nadzieję, że zagłuszę ją. Dobra. Okej, dobra. Dalej mamy mało kasy. A 27,5 tysiąca. A to jeszcze tylko coś napadnę. Oh, is there a problem, sir? Tak, mam problem z tobą. Zajebiście. Może w stronę swojego mieszkania pojadę. I tam coś napadnę, okradnę. Taki gruchot, kurde. Dobra, może nie będę szybko jechał. Fajnie, bo gdyby mógł to napadać. Jakaś bała na gapę? Pani Wazo, to nie ja. Ja byłem dobry. Tydzień, w tą niedzielę dałem na tacę. Dobra, wysiadaj.
No to hold on to me. Hold on to me trochę bliżej. I z buta. Człowieku, przesuń się. No, okradłem twoją kanapkę. Dobra. Ukradnij hot doga. Dobra. O, dobra, zobaczymy, co tam jest na górze. Czy mu chata bogata? No, w sumie nic ciekawego. Panie, spieprzaj pan stąd, ja chcę ukraść coś. Dwadzieścia 7500, kurde. Na chwilkę tylko. Gdzie go posiało? Tu, dobra. Dobra, dawaj hajs najpierw. I wyłącz to gówno. Co zwierz muzyką. Dobra, zobaczymy. Zajebistego masela. Dobra, to najpierw ich pozabijaj. Dobra, skam się lekko. A tak, żeby... No ta, teraz jak zobaczyć ich. No, okej, dobra, i jest zajebiście.
Kurde, cholery, niedużo trzeba. Co on tam? Dobra, pierdzielę, muszę jeszcze jeden sklep napaść. Okej, cofamy. Zajebiście. Panie, jedź pan. Okej, jeszcze tylko napadnę jeden sklep z bronią i będzie tylko koniec. Co masakrycznie się jeździ, kurde no. Okej, wysiadaj. I to by wkurza, że dopiero wtedy wysiądzie, kiedy całkowicie się zatrzyma. Ładuj. Dobra, nie wchodź. Tu wszystko jest bezpiecznie jest. Dobra, chwilę trzeba przeczekać. Panie Panie Władzo, co pan robi? Okej, dobra. Panie Władzo! To jest my car! O, to akurat zajebiście mi się udało, dobra. Ile tam policji, kurde? Jak na paradzie gay. Dobra. No to... Oczywiście oddajemy hajs. Właśnie. 35 tysięcy trzeba było oddać. I oddaję 27,5 tysiąca, no ta. A ty no pierdala, swój prawie tylko 7,5. Pieprzony grubas. Ta, może zdążę przed nim. Damy mniej kasy, a powiem, że on miał więcej dać. W sumie nie mój samochód i muszę się jakoś wyżyć przez to. Nie wyżyty. Muszę przez tą policję odreagować muszę, więc... Rozpierdzielę się... Ale szkoda, że nie można stąd wypadać. Ale zajebiście by było, gdyby można było wyskakiwać... Nawet tak by samochód jechał 1 metr na godzinę. Już szybciej kamień się porusza, ale nie, on nie wysiądzie. Musi całkowicie się zatrzymać. No ja, realistyczne to trochę jest, tylko że w mafii to coś mi się wydaje, że raczej by się czas w niektórych momentach strzelaninki nie zatrzymywali, tylko wysiadali. Kurde, już myślałem, że przypieprzę. Czy się zmieszczę? Jak cholera. Jak w rękawiczkę. Jak dwie ręce w rękawiczkę. No, i tamten mój ulubiony samochód, ale kurde, jaki garniak, normalnie faceci w czerni, taki niebieski. Zajebiście. Dobra. Joe, co tym tam masz? Barbar. At first I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat. Już przegryzłeś, człowieku. Pieprzony grubaś. 2 hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark, and I was getting worried. I had to go look for him. On robi się nieciekawie. Kosmici go porwali. To jest myśl. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Dobra, to się zobaczy.
Brum brum 3000. Poskramiacz dziewiczych dróg. Król asfaltu. Nie to. Tych! O ty brudny wiśniaku. Gdyby nie policja, to bym ci tak przypieprzył. Zapieprzaj, debilu. Dlaczego tak niski ekran? Wyrównaj się. No. Dobry, może... Dobra, ciekawe gdzie jest Joe. Mam nadzieję, że kolejnego filmu mi zablokuje te zjeby z YouTube'a. Ponieważ przez 5 sekund była jakaś muzyka i nie zna, i za cholerę jej nie znam nazwy. Jeśli nie podam, no to zablokują. Ale to jest pojebane. Mogę nawet muzykę napisać chuj się w dupę i będzie jako, że dobra. Ale ciekawe, czy by szukali takiej. Dobra, rozpędźmy się trochę. Człowieku, szybciej, Zobaczymy, o co się rozchodzi. Vito, good, you're here. You hear what happened? Wow, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Why? Kurde. So you don't know anything about it? Well, Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry is, well, was stupid. He was dealing dope with the Tongs. He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him yeah. But the chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. No, najwidoczniej. Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. You sure you don't know nothing about it? O, no to będzie wojna. Joe's with me last couple days. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be easy. Shit, you better not be shitting me, Vito. Czy on coś podejrzewa na nas? Let's try Giuseppe next. Okej, zapisało się. Giuseppe, Giuseppe. Wiecie co? Już jest późno, już nawet prawie 30,5 godziny nagrywam, więc... A więc nara, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Vito, pożegnaj się. Vito. Nie, to nie. No to nara.